Panie marszałku, panie i panowie posłowie, we wtorek 14 lutego w centrum Mińska zatrzymano i osadzono w areszcie na Okrestina Iwana Szylę, jednego z liderów antyreżimowej organizacji Młody Front. Bezprawnie zatrzymany obywatel Białorusi jest studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, beneficjentem programu stypendialnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej imieniem Konstantego Kalinowskiego pod patronatem prezesa Rady Ministrów RP. Zatrzymanie miało miejsce przed ceremonią wręczenia nagrody Kocham Białoruś, przyznawanej przez aktywistów Młodego Frontu osobom, które działają na rzecz demokracji na Białorusi. Powodem aresztowania był udział Szyli w ubiegłorocznej akcji Solidarności z Dmitrijem Daszkiewiczem przed kolonią karną w Gorkach, a także w akcji protestacyjnej w Soligorsku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, nie pierwszy raz i niestety zapewne nie ostatni władze Białorusi pokazują, że za nic mają poszanowanie praw człowieka, że nie pragną zbliżenia z cywilizowanym światem Europy. Jako poseł na Sejm, ale jako mieszkaniec Śląska, pragnę wyrazić mój stanowczy sprzeciw wobec działań białoruskich władz. Wysoka Izbo, nie można milczeć, gdy białoruski reżim represjonuje obrońców praw człowieka, gdy osadza w aresztach studentów pragnących demokratycznego państwa prawa. Władze Uniwersytetu Śląskiego zwróciły się do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z apelem o pilną interwencję w tej sprawie. Dołączam się do tej prośby i z całą mocą ją popieram. W tej sprawie wystosowałem już pisma do pana premiera i pana ministra spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo.